Jacek Chmielnik, znany z Wabank, King Size, Kochamy polskie seriale, zmarł, mając zaledwie 54 lata. Do tragicznego wypadku doszło w domu aktora w Suchawie pod Włodawą, województwo lubelskie. Julia Chmielnik, córka artysty, nie sprzedała ukochanego miejsca ojca, tu wydarzyła się tragedia, niektórzy takie miejsca sprzedają i nigdy do nich nie wracają, ale myśmy jako rodzina przeżywali tam najpiękniejsze chwile, więc nie było mowy o zostawieniu tego miejsca. Julia Chmielnik wspomina tragiczną śmierć ojca, Wabank, King Size, nad Niemnem, Kochamy polskie seriale, czy teledysk do Black and White, z Rep. Kombi, to tylko kilka z produkcji, w których widzowie mogli podziwiać talent Jacka Chmielnika. Karierę wszechstronnie uzdolnionego artysty, aktora, reżysera teatralnego, dramaturga i prezentera telewizyjnego przerwała tragedia. Jak umarł? Prokuratura ustaliła, że śmierć aktora była wynikiem nieprofesjonalnie podłączonego gniazdka elektrycznego w piwniczce. Do tragedii doszło w czasie rodzinnych wakacji w 2007 roku. 54-latek został porażony prądem w domku letniskowym w Suchawie pod Włodawą, WOJ. Lubelskie, który planował rozbudować i zamieszkać w nim na stałe. Nazywał go swoim miejscem na ziemi. Ciało ojca znalazła wówczas 26-letnia Julia Chmielnik. Niektórzy takie miejsca sprzedają i nigdy do nich nie wracają. Rodzina nie sprzedała ukochanego domu aktora, w którym doszło do tragicznego wypadku. Dlaczego? Julia Chmielnik opowiedziała o tym w wywiadzie dla Faktu. Tato znalazł ten dom 30 lat temu. Pojechaliśmy tam na zaproszenie przyjaciół rodziny, wtedy ziemia i nieruchomości były w tamtym regionie naprawdę tanie i na jego kieszeń. Zakochał się w dzikości tych miejsc i w ciszy. Zadzwonił wtedy do mamy i powiedział: Wanda, tu jest cudownie, nie ma nic oprócz komarów. To była miłość od pierwszego wejrzenia. 43-latka odziedziczyła po ojcu nie tylko zamiłowanie do sztuki, dziś jest cenioną pedagogzką, wokalistką, kompozytorką i trenerką wokalną, którą widzowie mogą pamiętać M. Inaczej. Twoja twarz brzmi znajomo. W rozmowie przyznała: tata zaraził mnie teatrem, on zawsze mnie ze sobą zabierał, siedziałam na próbach, biegałam za kulisami. Przesiąknęłam tym od najmłodszych lat. Dodała także, że razem z bratem, Igorem, mimo wszystko uwielbia spędzać czas w ukochanym domu ojca, wracając wspomnieniami przede wszystkim do miłych chwil. Kochamy to miejsce i cudownie spędzamy tu czas. To było wyjątkowe miejsce i dla taty, i dla nas. Tu wydarzyła się tragedia, niektórzy takie miejsca sprzedają i nigdy do nich nie wracają, ale myśmy jako rodzina przeżywali tam najpiękniejsze chwile, więc nie było mowy o zostawieniu tego miejsca. Wręcz odwrotnie, zainwestowaliśmy w nie i ono pięknie się rozwija. Przyjeżdżamy tu z bratem i naszymi rodzinami i dalej jesteśmy tu najszczęśliwsi i wspominamy tu tatę. Rodzice dawali nam dużo wolności, były ogniska, wyprawy rowerowe, podchody, nawet bale przebierańców. Obok domu stoi ogromna lipa. Pamiętam, że tato stwierdził, że jest niczym lipa z Czarnolasu i musimy czytać pod nią fraszki Kochanowskiego, no i czytaliśmy razem, wspomina Julia.